Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 291. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 18, wersety od 2 do 16. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Panie, ostoją moja i twierdzo, mój wybawicielu. Boże mój, opoko moja, na którą się chronię. Tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. Wzywam Pana godnego chwały i będę wolny od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę. Oplątały mnie pęta szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywam Pana, i wołam do mojego Boga. Usłyszał on mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do jego uszu. Zatrzęsła się i zadrżała ziemia. Góry poruszyły się w posadach. Zatrzęsły się, bo on zapłonął gniewem. Uniósł się dym z jego nozdrzy, a z jego ust pochłaniający ogień. Od niego zapaliły się węgle. Nagiął on niebiosa i stąpił a czarna chmura była pod jego stopami. Lecąc, cwałował na cherubie, a skrzydła wiatru go niosły. Przywdział mrok, niby zasłonę wokół siebie, jako okrycie ciemną wodę, gęste chmury. Od blasku jego obecności rozżarzyły się węgle ogniste. Pan odezwał się z nieba grzmotem. To głos swój dał słyszeć najwyższy. Wypuścił swe strzały i rozproszył wrogów, cisnął błyskawice i zamęt wśród nich wprowadził, aż ukazało się dno morza i obnażyły się posady lądu od groźnej nagany twej, panie, i podmuchu wichru twoich nozdrzy. W rozdziałach 29 i 30 księgi Ezechiela, prorok ogłasza Boże wyroki wobec Egiptu. Prorok opisuje nadchodzące zniszczenie Egiptu jako konsekwencje jego sprzeciwu wobec Boga Izraela. Tekst ten podkreśla bożą władzę nad narodami oraz nieuchronność wypełnienia jego obietnic. W roku dziesiątym, miesiącu dziesiątym, dnia dwunastego miesiąca, pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, obróć się ku faraonowi. Królowi egipskiemu i prorokuj przeciwko niemu i przeciwko całemu Egiptowi. Powiedz tak mówi Pan Bóg. Oto ja jestem przeciwko Tobie, Faraonie, Królu Egipski, wielki krokodylu rozciągnięty wśród swoich rzek, który mawiałeś, moje są rzeki, ja je uczyniłem. Założę kółka w Twoje szczęki i sprawię, że ryby Twoich rzek przylgną do Twoich łusek. I wydobędę cię z twoich rzek, a wszystkie ryby twoich rzek przylgną do twoich łusek. Wyrzucę cię na pustynię, ciebie i wszystkie ryby twoich rzek, upadniesz na otwartym polu, nikt cię nie podniesie i nie pochowa. Zwierzętom polnym i ptakom powietrznym oddam cię na pożarcie, wtedy wszyscy mieszkańcy Egiptu poznają, że ja jestem pan. Byłeś bowiem oparciem strzciny dla domu Izraela. Gdy się chwytali ciebie ręką, ty się łamałeś i rozrywałeś im całą rękę. A gdy chcieli się na tobie oprzeć, tyś się kruszył i sprawiał, że się chwiały wszystkie ich biodra. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto sprowadzę na ciebie miecz i wytrzebie z ciebie ludzi i zwierzęta. Ziemia egipska stanie się pustynią i miejscem bezludnym. Wtedy poznają, że ja jestem Pan. Ponieważ powiedziałeś, mój jest Nil, ja go uczyniłem. Oto dlatego przyjdę na Ciebie i na Twoje rzeki i uczynię z Ziemi Egipskiej wyludnioną pustynię, od Migdol aż do Siena i aż do granic kusz. Nie przekroczy jej żadna ludzka stopa, ani też nie przejdzie przez nią noga żadnego zwierzęcia. Nie będzie zamieszkana przez lat czterdzieści. Uczynię z ziemi egipskiej pustynie wśród wyludnionych krajów, a miasta jej zostaną pustynią wśród wyludnionych miast przez lat czterdzieści i rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach. Tak bowiem mówi Pan Bóg, przy końcu owych lat czterdziestu zbiorę Egipcjan spośród narodów, między którymi zostali oni rozproszeni odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia i tam będą tworzyć królestwo bez znaczenia. W porównaniu z innymi królestwami będzie to królestwo bez znaczenia i nigdy nie podniesie się ponad inne narody. Zmniejsze ich liczbę, aby więcej nie panowali nad narodami. Nie będą już więcej nadzieją domu Izraela i to im będzie przypominać winę tego czasu, gdy oni skłaniali się ku Nim. Wtedy poznają, że ja jestem Pan Bóg. W roku 27, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa. Synu Człowieczy, Nabuchodonozor, Król Babiloński, nałożył swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi. Każda głowa wyłysiała i każde ramię się obnażyło, a przecież ani on ani jego wojsko nie zdobyło w tyrze nagrody za trudne zadanie jakiego dokonano przeciw niemu dlatego tak mówi pan bóg oto ja daję nabuchodonozorowi królowi babilońskiemu kraj egipski aby zabrał jego bogactwo zgarnął łupy jego i przywłaszczył sobie jego zdobycze by jego wojsku służyły za zapłatę jako żołd za dokonaną tam pracę Daję mu ziemię egipską, dlatego że dla mnie pracowali, wyrocznia pana Boga. W owym dniu sprawię, że wyrośnie potęga domu Izraela i tobie pozwolę, żebyś pośród nich otworzył usta. Wtedy poznają, że ja jestem Pan. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj i mów. Tak mówi Pan Bóg. Biadajcie nad tym dniem, blisko jest bowiem dzień, bliski jest dzień pański dniem chmur będzie czas kary narodów pogańskich miecz przyjdzie na Egipt i trwoga nastanie w Kusz kiedy w Egipcie polegną zabici gdy zabiorą jego bogactwo i gdy posady jego będą rozwalone kusz i put i lud i cudzoziemcy wszyscy i kup i synowie ziemi przymierza razem z nimi poginą od miecza tak mówi pan Upadną podpory Egiptu i wywróci się jego dumna potęga. Od Migdol aż do Siene polegną od Miecza, wyrocznia pana Boga. Wśród krajów wyludnionych będzie wyludniony, a miasta jego znajdą się wśród miast opustoszałych. I poznają, że ja jestem pan, kiedy podłożę ogień pod Egipt, a wszyscy jego poplecznicy się załamią. W owym dniu wyruszą ode mnie wysłannicy na okrętach, aby przerazić beztroskie kurz, i trwoga nastanie wśród nich, jak w dzień Egiptu, że oto nadchodzi. Tak mówi Pan Bóg. Położę kres bogactwu Egiptu ręką Nabuchodonozora, króla babilońskiego. On i jego lud, najmężniejsi wśród narodów, przyjdą, by zniszczyć ten kraj. Dobędą miecza przeciw Egiptowi i pokryją kraj pobitymi, i wysuszę rzeki i sprzedam kraj ludziom złym, spustoszę ziemię ze wszystkim, co w niej jest, ręką cudzoziemców. Ja pan to powiedziałem. Tak mówi pan Bóg: zniszczę bożki i położę kres bałwanom znów, i władcy w ziemi egipskiej nie będzie już odtąd. I ześlę trwogę na kraj egipski. Spustoszę Patros i podłożę ogień pod Soan, i będę sprawował sąd na dno. Wyleję mój gniew na Sin, na twierdzę Egiptu. I w no wytępię hałaśliwą tłuszcze. Podłożę ogień pod Egipt. Sienę zadrży z trwogi. W no otworzy się wyłom, a w będzie udręka codzienna. Młodzieńcy z on i Pi Beset polegną od miecza, a miasta te pójdą w niewolę. W Tachpanches ciemności spowiją dzień, gdy tam złamie berła egipskie. Skończy się z nim jego dumna potęga. Czarna chmura go pokryje, a córki jego pójdą w niewolę. Wykonam sądy w Egipcie, aby poznali, że ja jestem Pan. W roku jedenastym, miesiącu pierwszym, dnia siódmego, Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, złamałem ramię faraona, króla egipskiego i oto nie zostało jeszcze ono obwiązane, nie zastosowano lekarstwa, nie nałożono opatrunku, by mu wróciła siła do trzymania miecza. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Oto występuje przeciw faraonowi, królowi egipskiemu. I złamie jego ramię tak zdrowe, jak i nadłamane, i miecz wytrącę mu z ręki. Rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach. Natomiast wzmocnię ramiona króla babilońskiego i podam mu w rękę swój miecz i złamie ramiona faraona tak, że będzie przed nim jęczał, jak jęczy śmiertelnie zraniony. Wzmocnię ramiona króla babilońskiego. Natomiast ramiona faraona osłabną i poznają, że ja jestem pan, kiedy mój miecz włożę w rękę króla babilońskiego, aby go wyciągnął przeciw ziemi egipskiej. A ja rozproszę Egipcjan pomiędzy narodami i rozdzielę ich po krajach, aby poznali, że ja jestem pan. W drugim liście Świętego Piotra, rozdział pierwszy. Apostoł wzywa wierzących do wzrastania w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa, podkreślając, że Boża moc dała im wszystko, co potrzebne do życia w pobożności. Zachęca do rozwijania cnót takich jak wiara, poznanie, opanowanie, wytrwałość, pobożność, braterska życzliwość i miłość, aby umocnić swoje powołanie i zbawienie. Piotr Przypomina o pewności prorockiego słowa, które pochodzi od Boga, a nie od ludzkiej woli, podkreślając autorytet apostolski i prawdę objawienia. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie godną czci, jak i nasza. Łaska Wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. Tak samo boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami boskiej natury. Skoro wyrwaliście się z zepsucia wywołanego na świecie rządzą. Dlatego też właśnie dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie pozostawią was one bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu bowiem ich brak jest ślepy, będąc krótkowzrocznym, zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko stanie przed Wami otworem wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i zbawcy Jezusa Chrystusa. Oto dlaczego będę zawsze Wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej wśród Was prawdzie. Uważam zaś za słuszne pobudzać Waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie, bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu jak to nawet Pan nasz Jezus Chrystus dał mi poznać. Starać się zaś będę, abyście zawsze mieli sposobność po moim odejściu o tym sobie przypominać. Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą prorocką mowę, i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta. A gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.